No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony nie kto inny jak Judy i witam was na kanale Poke Challenge, gdzie lecimy z serią z gry Pokémon X Extreme Randomizer Nuzlocke. No, doczekaliście się, na moim głównym kanale, czyli oczywiście Judy Make Fun, były serie z pięciu poprzednich generacji, teraz lecimy z szóstą i mam dla was bardzo ważną sprawę, tak więc nie przyspieszajcie tego filmu, wysłuchajcie mnie bardzo dokładnie. Oczywiście w opisie macie wszystkie informacje, ale moi drodzy, chcę, żeby ta seria była regularna, bardzo regularna, ale będzie to tym bardziej zależne od was. Postanowiłem zrobić mały maraton. Czy się uda? Nie mam bladego pojęcia. Być może nie, ale stwierdziłem, że co 1000 lajków pod danym filmem najnowszym, to będą pojawiać się nowe odcinki. Czyli dzisiaj wbijacie 1000 lajków, jutro kolejny odcinek. W jutrzejszym wbijacie, to kolejnego dnia znowu odcinek. No i tak do końca serii, jeżeli dałoby radę. Nie wiem, czy się uda, ale jeżeli chcecie często odcinki, to zostawcie tego lajka. Oczywiście subskrybujcie kanał Poke Challenge, bo to jest teraz mój główny kanał pokemonowy, więc zapraszam serdecznie. No ale dobra, słuchajcie, no czas w końcu rozpocząć. No to oczywiście wita nas pan Augustin Sycamore, no każdy go zna. To jest pan profesor oczywiście tutaj z tego regionu. Tak jest, o, są tutaj piękne pokemony, wiele właśnie z szóstej generacji, ale nie tylko. Dokładnie. No dobrze, panie profesorze, nie musisz mi nic tłumaczyć. Ja jestem już czempionem, nie wiem jakim cudem, ale udało się być czempionem aż w pięciu regionach. Czy przyszedł czas po prostu na Kalos? Tak więc, dobra, wybieramy sobie płeć, wybieramy sobie wygląd, to niech będzie może ten, bo tak jakoś tak mi przypadł do gustu. Musimy powiedzieć mu, jak się nazywamy, co jest w sumie zbędne, no bo jak on może nie wiedzieć, kim ja jestem? O, czekajcie, dobra, Judy. Dokładnie, tak więc nie czekajmy i zaczynajmy. A, i jeszcze bardzo jedna ważna sprawa, nie wiem czy zauważyliście, ale ta seria, w tej serii nie ma nigdzie miejsca na odznaki, nie ma nigdzie miejsca na Pokémony. Ja wiem, że wielu osobom coś takiego się podoba na seriach, ja to prowadziłem prawie w każdej serii mojej. Ale ostatnimi czasy, no wiecie, dużo się w moim życiu zmieniło jednak. Mam bardzo mało tego czasu, więc stwierdziłem, że wolę od takie filmy tworzyć, które mają może troszeczkę mniej tutaj tej takiej komponenty graficznej, ale żeby były częściej i bardziej regularnie. No, dajcie znać, co wy o tym myślicie w komentarzu, bo ciekaw jestem waszego zdania. W ogóle jakbyście naprawdę zostawili lajka i walnęli jakiś fajny komentarz, to byłoby super, bo chciałbym, żeby tutaj, wiecie, więcej osób dotarło na te materiały, bo myślę, że te materiały z Pokémonów są takie dość fajne. No ale oczywiście, jeżeli chcecie obczaić sobie poprzednie moje serie Extreme Randomizer Nuzlocke, no to będą one gdzieś tam w odnośniku, więc na spokojnie do obejrzenia. Dobra, tak jest, jestem Judy, zaczynamy. Fantastyczne imię, no dziękuję. Dobra, słuchajcie, zaczynajmy. Tak jest, witamy w nowym regionie, no jak mi miło. No ale dobra, słuchajcie, czas rozpocząć. No, o, już tutaj lecą jakieś ptaszorki, okej. Dobra. I co, tylko nie zadziobiesz nas chyba na śmierć, żebym wstał. Masakra, jednak tak się stanie. Dobra, okej. Wstajemy, budzimy się, ale w piżamach tutaj jeszcze mamy, ojejku, to jeszcze nie były czasy Switcha, teraz w najnowszych grach jest zawsze Switch, tutaj... Tu jest 3... nie, to jest 3DS? Czy to nie jest 3DS? Nie, no to jest chyba taki jakiś zmieniony 3DS, ale dobra, nieważne. Podchodzimy do lustra, przebieramy się, żeby wyglądać jak ludzie, a nie... No, od razu lepiej, od razu zdecydowanie lepiej. Tak, zmieniliśmy tutaj nasze piżamy i schodzimy oczywiście na dół. No i co? No i co? Jesteśmy witani, jak to zwykle. No tak jest. No czas ruszać, no ja sobie zdaję sprawę, czas poznać naszych sąsiadów. A wy już pewnie się zastanawiacie, jakiego ja tutaj wziąłem startera. No i słuchajcie, jeżeli ktoś oglądał poprzednią generację, czyli Black 2. O, witam serdecznie, panie. To chyba wiecie, jaki jest mój starter. No, witam serdecznie. Vanilla Town, okej. Mam na imię Serena, jestem twoją sąsiadką, a ja jestem Shona. Przypominam o jednym. Wszyscy znienawidzicie Shonę, pamiętajcie o tym. Przynajmniej ja ją znienawidzę. Shona jest zła, uwierzcie mi. Dobra, profesor Sycamore, tak jest. Ma zadanie dla pięciu dzieciaków, włączając w to nas. No, proszę bardzo, dobra. Dostać Pokemona trzeba, no oczywiście, ja chcę odebrać swojego starego Pokemona, nie.
Dobra, dziewczyny poszły, my możemy ruszać. O, siema Rajorn. Rajorn śpi, nie przeszkadzajmy mu. Chodźmy gdzieś tutaj dalej, na drogę numer 1, ale na drodze numer 1 to jeszcze bez łapanka. Hej Judy, tędy, tutaj. No co się dzieje, co się dzieje, gdzie jesteście? O, tu mamy towarzystwo, czwórka dzieciaków, no ze mną będzie ich łącznie piątka. Właśnie gadaliśmy o tobie, siadaj. No, miło mi. Tak, to jest miejsce spotkań, wszyscy, to jest Judy. Tak, Shona już mnie opisała, on ma na imię Tierno oczywiście. Tak jest, tamten to Trevor. Również mi miło poznać, jak najbardziej. Ojejku. Jay Meister. O nie, dobra, słuchajcie, wszyscy zastanawiają się, jak do mnie mówić, bo nikt nie potrafi tutaj mówić po imieniu. O Boże, dobra, słuchajcie, nie wiem, czy oglądaliście moją serię z Pokémon Y, którą kiedyś ogrywałem, ale będę tego żałował, oczywiście, że będę tego żałował, ale żebyście się cieszyli i żebyście wbili 1000 lajków, to zrobię to. Boże, jestem głupi, ale zrobię to. Dobra, to jest kanał poświęcony Pokémonom. Tutaj, na tym kanale... Nie, no, będę tego żałował. Możecie tak na mnie mówić. Nazwiemy się... O Boże, nie, czemu ja to robię? Czemu ja to robię? Nie mam bladego pojęcia, ale tak jest. Niech mówią do mnie... Poketuber. Na tym kanale możecie. Pozwalam, zezwalam. Dobra, nie czekajmy dłużej. Ale będę tego żałował, ale będę tego żałował. Chcesz, żebyśmy nazwali cię Poketuberem? Znaczy nie, ja nie chcę, to ludzie chcą, ale okej, no niech będzie, że tak. Poketuber pasuje do ciebie perfekcyjnie. Okej. Niech ci będzie, niech ci będzie. Dobra, słuchajcie. Pokemony. Oczywiście, że Pokemony. Przypominam, że gram w wersję randomizer, dlatego właśnie tutaj pojawia się najlepszy Pokemon na świecie. Przynajmniej dla mnie. Czyli oczywiście Handum, jego wręcz nie widać, zobaczcie, tu inne Pokémony widać w miarę dobrze. Nie zmieniałem innych starterów, bo stwierdziłem, że po co, niech będą standardowe. Natomiast tak jest, ja zamierzam wybrać Handuma, którego nawet nie widzę porządnie, masakra, dobra, wybieramy go. Nie mam bladego pojęcia, jaki będzie miał typ w tej serii, bo przypominam, że w mojej tutaj zasadzie Extreme zmienia się wiele, w tym typy Pokémonów, ich ataki i różne inne rzeczy, więc będzie ciekawie. Handum jest mój. Tak jest, tak jest. Czy chcę go nazwać? Owszem, chcę go nazwać, bowiem mój Handum był już Pokemonem nazwanym. Przypominam, że w tej serii, jeżeli chcecie zostać tutaj poksem, no to wystarczy, że wspieracie tak właściwie mój główny kanał, Judy Make Fun. To właśnie z listy wspierających losuje ksywki. Ale w sumie ten kanał też można wspierać, więc to też będzie się poniekąd liczyło, jeżeli macie taką akurat ochotę. Ale dobra, najważniejsze jest to, że to jest Pokémon, którego zdobyłem w Unowie i nazywał się Peterson i tak mu zostanie. No, Peterson, mam nadzieję, że się cieszysz, że jesteś ze mną w tym regionie, no ale kogo ja mógłbym wybrać innego niż Handuma? Dobra, słuchajcie, Pokémon nazwany. Ciekaw jestem, jaki ma typ. Handum sam w sobie ma świetne połączenie typów. Ogień, ciemność. Tu pewnie będzie inaczej, ale zobaczymy. Tak, zdecydowałem się na ksywkę. Ona ma Chespina, dobrze wiedzieć. Natomiast Serena ma Froakiego. No dobra, bardzo spoko, bardzo dobrze. Dostajemy również Pokédexa, co też mnie bardzo cieszy. Tak jest. Okej. Mamy misję, żeby tego Pokédexa skompletować, ale to jest najmniej ważne. Dla mnie się liczy zostać czempionem. Tak. List dla Poketubera od profesora. Dobrze wiedzieć. No dobra. Dzięki, dzięki. Jesteście wspaniali, przyjaciele. Wspaniali, przysięgam. Ukatrupiłbym każdego z was, jakbym mógł. Dobra, tak więc słuchajcie, musimy wrócić jeszcze do naszego domu. No dobrze, dobrze, tak zrobimy, ale chwila prawdy. Czekajcie, w ogóle czy ja muszę tutaj za pomocą myszki? Nie, nie pamiętam czym to się robiło, ale dobra. Sprawdźmy typy Handuma, który tutaj ma typ... Jaja sobie robicie? Electric Water? Ej, kompletnie zmienili mu typy. No jak Handum może być Pokémonem wodnym? No dobra, okej, niech będzie. Ma naturkę, która nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza.
W ogóle mamy naturkę Sapsipper, czyli boostuje nasz atak, kiedy zostaniemy trafieni ciosem roślinnym, który jest u nas super efektywny. Ciekawe. Mamy atak Sledge, który ma 70 mocy, całkiem. Roleplay nic nie zadaje. Rapid Spin ma 95 mocy, no porządne to. Tylko szkoda, że nie mam od niczego staba. No i Conversion, to mnie akurat nie interesuje. Dobra, dwa całkiem fajne ataki, dwa takie średnie, bezużyteczne, ale no musi wystarczyć. Dobra, słuchajcie, biegniemy do domu. Nie tracimy czasu kompletnie. Poketuber, czekaj. Aha! Już chcesz ze mną walczyć? Shona, ja cię już nienawidzę, a ty takie rzeczy robisz. Dobra, słuchajcie, Shona chce walczyć. Przypominam jednak, że zasady Nuzlocke zaczynają się dopiero wtedy, kiedy dostajemy pokebole, więc teoretycznie jakby Shona mnie ubiła, to nic złego się nie dzieje. Nie przegrywam jeszcze, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Ojejku, ten twój Chespin, czy on może być problemem? Nie wiem, jakie on będzie miał ataki. Może mieć, wiecie, ataki, który ma 200 mocy i to będzie problem. Dobra, walnijmy z Rapid Spina, bo to się wydaje być całkiem mocne. Bijemy, obracamy się. Całkiem niezły, bo kryt. Dobra, trafiłem z kryta. O, dobra, coś tam zabrał, ale okej. Mam nadzieję, że nawet jak trafię bez kryta, to go ubiję. Masakra, mój obracający się niszczycielski handum będzie robił furorę. Dobra, pięknie. Ojejku, Shona, jak ty przestraszona. Ale okej. Tak jest, pokonano. O to chodziło. Jesteś wspaniały, Poketuberze. Proszę, uleczę twoje Pokemony. Dzięki. Dobra, idziemy stąd, bo nie będę się zastanawiać nad Shoną. Ona jest zła, pamiętajcie o tym, ona jest zła. No dobra, Vanyville Town, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Ej, przecież to nie mój dom. A kto tu mieszka w ogóle? Z tej ciekawości. A, to jest dom Seriny. Ej, a Serina też wróciła do domu? Nie, dobra, nie będę jej grzebał po szafach. Nie jestem z tych. No dobra, a czy to w ogóle w tym mieście jest coś ciekawego, tak szczerze mówiąc? Oprócz tego, że to jest oczywiście rodzinne miasteczko. Tutaj jeszcze ktoś mieszka. A niby kto tu mieszka, przyznajcie się. Dobra, tutaj mówi nam o butach do biegania, ale ja dobrze sobie zdaję sprawę, jak buty do biegania wyglądają. No dobra, prawdopodobnie nic tutaj ciekawego w tym domku nie będzie. Ej, a ty... Ten to ma nudne życie, chodzi dookoła. Chociaż jest w własnym domu, a nie gdzie na spacerze. Dobra, widzę, że absolutnie nic ciekawego się tutaj nie dowiemy, tak więc wychodzimy stąd. Tu jeszcze mamy... Dobra, tam nie wejdziemy, może tam jakieś miltanki siedzą, nie wiem. Dobra, wchodzimy do naszego domu już typowo. Dobra, o co chodzi? Tak, co tam u sąsiadów? Czekaj chwilę, Judin. Czy to, co masz przy sobie, to jest Pokeball? Masz swojego własnego Pokemona? Szczęściarz z ciebie. No, dokładnie, jestem trenerem. Znaczy, już trenerem jestem od dawna. Fajnie, że się skapnęłaś. List dla mnie. Jest on od kogoś, kto nazywa siebie Skamorem. Co to może być? Liścik miłosny? Mamo, czy taty nie ma? Co to znaczy w ogóle? Tak, jakie ładne pismo odręczne. Co my tu mamy? Prośbę, och, rozumiem. Judy. Tak, jest tam cała masa super rzeczy. Ej, żadnego fenekina nie mam, pomyliło ci się, to jest handum, no ale dobra, wybaczam ci. A gdzie ona poszła? A dobra, już wróciła, okej. O, spakowała mi ciuchy i teraz jest niespodziewana podróż i możemy ruszać. I dostajemy też mapę miasta, a tak właściwie to miast. Okej, przyda się. Tak, powiedzmy, że wiem jak używać, nie potrzebuję dodatkowej rady. Dobra, słuchajcie, zmywamy się stąd, fajnie było, ale idziemy. O, co jest Rajorn? Masakra, jaki on ciężki. Dobra. O co chodzi? Okej, czy on chce mnie pożegnać po prostu? Ojejku, słodko. No dobra, Rajorn, a może przejadę się na tobie chociaż? Pozwolisz mi? Tak na pożegnanie, bo się dawno nie będziemy widzieć. O! Chyba się zgadza, zobaczcie. Aha, ale chyba nie mogę za daleko. Dobra, Rajorn, idziemy stąd. Żegnaj, druhu, żegnaj, przyjacielu. Wyruszam w wielką podróż. Tak więc, to aż drzwi się przede mną same otwierają. Na drodze numer 1 to raczej nic nie połapię. Zresztą wciąż nie mam pokeboli, przypominam. A to słabo. Czy coś ciekawego w tym miasteczku znajdziemy? Ważne pytania. No tutaj są jakieś budynki, ale chyba średnio ważne. Przynajmniej tak. Dobra, tu jest market. Znaczy, w sumie, a wejdźmy. Chyba dostałem jakieś kieszonkowe. Mogę coś kupić?
Potiony, ale potiony to na razie mi niepotrzebne. Bardziej bym wolał kupić sobie, no nie wiem, pokebole, ale pokebole to chyba dopiero dostanę. Okej, dobra, tutaj na razie nic nie mamy. Dobra, wiecie co, no chyba trzeba ruszać po prostu na północ. Co jest grane? Tak, że w wysokiej trawie może być Pokémon. Okej. Jak najbardziej rozumiem to. Teraz jesteśmy na drodze numer 2, ale przypominam, że nawet jak trafię Pokémona, to jeszcze nie mogę go łapać. Będę mógł tutaj wrócić, no bo wciąż nie mam Pokéboli. O! Od razu aż coś mnie zaatakowało. I tym Pokémonem jest Mantaik. Okej, ej, nie mam na pewno Pokéboli. Pokéballs. No nie mam. A mogę walczyć, to może chociaż sobie zdobędę trochę expa, co nie? Trzeba szukać takich. O, całkiem ładnie. Flame Charge. Okej. Wow, super efektywne. Zwiększyło mu speeda. Nie podoba mi się coś takiego. No ale szkoda, że jeszcze nie mam Pokeboli. Przydałyby się. Zdecydowanie by się przydały. Ej, ale mało expa. No dobra, pokonałem go, ale chwileczkę, jakbym chciał. Wiecie, bo ja nie wiem, czy tutaj jeszcze zaraz nie będzie walki z Seriną. Nie wiem, czy pamięć mnie zawodzi, czy też nie. Ej, a tu nam ogólnie nie leczą Pokémonów? Tak, tutaj nam leczą Pokémony, więc w sumie spoko. Zanim dojdzie do kolejnej. A czy w sumie co mi kolejna walka obchodzi? Wciąż nie mam Pokéboli, wciąż nie obowiązują zasady Nuzlocke, więc. W sumie mogę iść dalej. Dobra, co my tu mamy? Oho. O, cześć Poketuberze, no siemano. Będą uczyć mnie, jak złapać Pokémony. Okej, rozumiem. No dobrze. Mam patrzeć uważnie, zaraz zobaczymy, kogo złapie Serena. Banalby, czyli standardowo bym powiedział. Banalby to taki, wiecie, znany i w ogóle poks, no ale okej. Okej. O, w ten sposób mogłem szybko zobaczyć, jakie ataki tutaj posiada Pokémon. Trochę inne niż standardowo, więc ciekawie. Dobra. I co, już będziesz rzucać Pokébola? Oczywiście, że tak. 50! Ej, no mam nadzieję, że ja też dostanę trochę tych Pokéboli od ciebie, bo 50 jak dla ciebie to trochę za dużo. Przynajmniej ja tak uważam. Brawo, złapałaś królika, który w kolejnej formie jest mega brudny, ale okej, no niech będzie. Pokémon wszedł do wnętrza Pokébola? Naprawdę, Shona, dziwi cię to? Przecież ty masz Chespina w Pokébolu. Masakra. No właśnie, dobrze zapytała Serena, to jednak mądra dziewczyna. No właśnie, dobra. Podzieli się pokebolami. O, dziękuję, Serena, dziękuję. Miło. Miło z twojej strony. Tak, możesz łapać sobie Pokémony. Natomiast ja liczę na to, że trafię jakiegoś fajnego poksa. Ej, ale jeszcze nie walczymy z Sereną. Okej, to dobrze. A już myślałem, że zaraz będziemy walczyć. Dobra, słuchajcie, sprawdzimy. Coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego. Firoła nie mogę łapać. Przypominam, że do tej pory, wiecie, nie mogę łapać Pokémonów, które pojawiły się w poprzednich moich grach, gdzie miałem je w teamie. Firoła co prawda nie miałem, ale miałem za to, słuchajcie, Spiroła na 100%. Fuego nim był, jak dobrze pamiętam. Chociaż tych Pokémonów tyle było, że ja mogę, słuchajcie, się czasami pomylić. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Peterson pięknie, szósty level. Ładnie statystyki rosną, tylko że on będzie bardziej mu to specjalny atak mu rósł. No dobra, liczymy na kolejnego Pokémona. Liczę, że na jakąś nowość. Moi drodzy, mamy nowość, jego na pewno nie miałem, nie mam pytań, ale fart, tylko teraz dobra, znaczy dobra, powiem tak, fart, nie fart, nie wiem czy ja go złapię, wiecie co, złapać Zweilusa nawet jak ma drugi level, będzie ciężko. Bo on może być trudny do złapania. Dobra, nie będzie trudny do złapania, co tu się dzieje, co tu się dzieje, ale farcik. Nie no, słuchajcie, ja czy powiem tak. Na jego ewolucję to ja sobie trochę poczekam, bo Hydreigon to jest jeden z Pokémonów, który ewoluuje na najpóźniejszym levelu. W ogóle ma typ Water Dark, co ciekawe, bo normalnie też ma typ Dark, tylko że smoczy. Ciekawie, ciekawie. Dobra, nazywamy go oczywiście, natomiast słuchajcie, czas na losowanie standardowe z wspierających. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Arek, Arku, gratulacje. Zostałeś, no, smokiem, no poniekąd smokiem. Smokiem, który stracił typ smoczy. Ale ja bym nie narzekał, naprawdę. Ja bym nie narzekał na tego Pokémona, no sorry. Zaraz zobaczymy jego ataki, czy ma jakieś dobre.
Mogłem trafić numera, ojejku, muszę sobie dobrze, powiem wam, przypomnieć wszystkie Pokémony, które były do tej pory, bo to idzie się czasami łatwo pomylić, a lepiej to zdecydowanie pamiętać. O, ten Rapid Spin jest... A, tylko że tu jest not very effective. Okej, okay, walnął super efektywnie, lepiej uważaj. Dobra, dostał not very effective, czyli on może mieć typ jakiś robaczy przykładowo. Spróbuj użyć Sludge. Masz mocny specjalny atak. Ojejku, też not very effective, no żartujesz. Dobra, ale przynajmniej nie dostajemy, co mega cieszy. Dawaj Rapid Spina. Tak jest. Rozwalamy, ale widzicie, numer jest problematyczny, bo niewiele mogę mu tutaj zdziałać. No dobra. Ciekaw jestem jeszcze, kto tu jeszcze, kogo tu mogłem trafić? Ojejku, mogłem trafić potężnego Weedla. To może dobrze, że nie trafiłem. Może dobrze. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, zaraz ruszamy tam dalej na północ, ale... No właśnie, chwileczkę, chwileczkę, to jest ten moment, żeby sprawdzić, oprócz tego, że Jarek, jakie ma typy, czy już mam dwa Pokémony wodne. Ma naturkę, która zwiększa mu atak na rzecz Speeda, no trochę szkoda, że Speeda mu zmniejsza, ale atak to on będzie miał przekozacki, chociaż Hydreigon jest bardziej pod specjalny atak, z tego co pamiętam. Ale wiecie, zanim on ewoluuje, no... Ma cios Thousand Arrows. Czy to nie jest atak, który normalnie posiada, no ten, no jak mu było, no... Zygarde? Chyba tak. Tak mi się wydaje. 75 mocy, całkiem. King's Shield, który jest w sumie bardzo ciekawym atakiem. Ma Pain Splita, który też jest ciekawy. I ma inny jeszcze typ stalowy, Thunder Punch, który ma 100 mocy, chociaż 75 celności. No właśnie, ja wolę ciosy, które mają więcej celności, bo wiecie, różnie to potem z tym potrafi bywać niestety, z tym moim trafianiem w przeciwników oczywiście, no ale okej, zobaczymy jak to wszystko będzie, jak to wszystko się ułoży, natomiast spoko, idziemy dalej, rozejrzeć się troszeczkę. Co tam dalej jest, bo tu chyba jeszcze nie będzie drogi numer 3, to tak za wcześnie bym chciał. Shona, nie przeszkadzaj. Dobra, znowu coś atakuje, a tym razem atakuje mnie Lilligant. No, powiem szczerze, że z Lilligantem można walczyć, za niego powinno być całkiem dużo doświadczenia. Dawaj Rapid Spina. Ten Rapid Spin jest ogólnie dobrym atakiem, powiem wam. Storm Troll to jest atak, który zawsze trafia skryta niestety. Jakby miał dużo mocy, to byłoby przerąbany z nim. Ale dobra, Lilligant pokonany, a ja liczę na duże doświadczenie. No, porządnie. I zobaczmy, jak te ataki nam rosną. Zobaczcie, znaczy no teraz atak też poszedł plus 2, tak samo jak specjalny atak. Trzeba zapamiętać co i jak. Natomiast... czy tu jest trener? Tak, moi drodzy, to jest trener. Jestem troszeczkę obity, może będę żałował tego. On ma... Austin ma jednego Pokemona, którym jest Starly. Okej. Okay. Starly. Piąty... Ej, on ma piąty level. No to ty jesteś mocny w miarę, kolego. Dawaj go z Rapid Spina. Masakra, super efektywne, czyli musiał mieć tylko jeden, znaczy nie, no mógł mieć, nie no, mógł mieć kilka typów, mógł być elektryczny, ognisty, kamienny, stalowy, dobra, okej, okay, z tym jednym typem to bym się pomylił nieźle. Dobrze, moi drodzy, natomiast tutaj mamy Santulon Forest, a co ty tutaj robisz? Uleczy mi Pokémony, no bardzo mi miło. Bardzo mi miło, Shona, ale co ty szukasz tak właściwie, dziewczyno? A, bo ona mi towarzyszy. A możemy się rozmówić? O nie, teraz ja będę miał walki wszystkie z nią tak jakby. Co wcale mnie jakoś specjalnie nie cieszy niestety, no ale... Okej. Okay. O, tam jest Serena. Tam są w ogóle nasi przyjaciele. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego jest, co by mnie mogło zainteresować? Znaczy... Wiecie, tutaj chciałbym spróbować łapać Pokémony, ale nie z Shoną, bo z nią to będzie mega trudne zadanie. No, zobaczymy zresztą, co z tego wyjdzie. Natomiast, moi drodzy, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Tak jak mówię, jeżeli chcecie, żeby odcinki były naprawdę często, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, dobijamy do tysiaka, no ja myślę. Natomiast pamiętajcie również, że jeżeli chcecie być Pokémonem, to warto tutaj wspierać czy ten kanał, czy kanał, oczywiście UDMakeFun, ten główny. To jest obojętne już, który tam będziecie chcieli wspierać. I tak znajdziecie się na liście. Natomiast to tyle. Tak więc myślę, że widzimy się już jutro. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!